Szczęść Boże. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku naszej nowenny pompejańskiej. Moi kochani, proszę wybaczyć mi jakoś, nie wiem jaki będzie głos, jaki będzie dźwięk tego co mówię, ale muszę nagrywać niestety telefonem dzisiaj, dlatego że skończyły mi się po prostu wszystkie możliwe baterie, a jestem, no po prostu nie mam gdzie się naładować, w sensie nie zdążę dopóki tego Wam nie wrzucę, o ile w ogóle znajdę gdzieś jakieś źródło, żeby Wam to wrzucić, ale skoro to oglądacie, to pewnie znalazłem. Kochani, dzisiaj bardzo krótko, dlatego że dzisiaj uśmiecham się, ale to jest śmiech przez łzy. Dlaczego? Kochani, mam takie dwa dni ostatnie, że mi się po prostu absolutnie wszystko sypie. Co miało nie wyjść, to nie wyszło. Co się miało rozwalić, to się rozwaliło. Co miałem stracić, to straciłem. W ogóle po prostu jest katastrofa. Po prostu ludzie są okropni, wydarzenia są straszne. Po prostu wszystko mi się sypie. Jedyne co mam, to mam banana na twarzy, dlatego że jedynym ratunkiem jest różaniec. Naprawdę. Im bardziej mi się sypie, tym więcej go odmawiam. Naprawdę. Tym więcej go odmawiam. I kochani, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyście również to zrobili. Jak Wam się sypie, jak Wam się wszystko rozwala, to po prostu mówcie jak najwięcej różańca i to najlepiej jeszcze dziękczynnego. Ja po prostu chodzę od dwóch dni i cały czas za wszystko rozsypane dziękuję. Kochani, dzisiaj tylko tyle, bo chyba na nic więcej nie mam w ogóle już siły, bo już mam dość już z wieczór i muszę iść gdzieś znaleźć jakieś spanie. Bardzo Was zachęcam. Jeżeli Wam nie idzie, to super. To się módlcie jeszcze więcej, dziękujcie jeszcze bardziej i niech to będą najowocniejsze w ogóle dni ever dla Was. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym dniu różańca. Ja za Was dzisiaj jeszcze odmówię pewnie z 15 tych części, bo co mam innego robić. Pamiętajcie, modlimy się, a nie lenimy się. Do zobaczenia. Z Bogiem. Pa!